Witam was moi kochani bardzo serdecznie z całego mojego serducha w kolejnym odcinku naszych youtube'owych wojaży. Ci spośród was, którzy oglądali środowy odcinek, wiedzą, że odpowiadałem tam na bardzo istotne pytanie, mianowicie czy można wywoływać duchy. Oczywiście nie można wywoływać duchów, ale konkretna odpowiedź dlaczego nie można wywoływać duchów znajduje się w środowym odcinku, do którego oczywiście też z tego miejsca was serdecznie zapraszam, ale w środowym odcinku mówiłem też, że nagram piątkowy odcinek, który będzie niejako kontynuacją tego środowego odcinka, yy, i yy, ten dzisiejszy piątkowy odcinek będzie traktował o tym, co to się działo w moim życiu, kiedy ja wywoływałem duchy, bo niestety też robiłem to głupstwo. Ale w każdym razie, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam Cię do tego, byś subskrybował ten kanał. Ale jeżeli tu jesteś po raz pierwszy albo po raz kolejny to zachęcam Cię do tego, żebyś zostawił łapencję w górę, nic Cię to człowiecze nie kosztuje, a mi może pomóc zwiększyć te zasięgi, więc oczywiście te łapeczki do góry nie idą, możecie też zostawiać w komentarzach sugestie na temat kolejnych odcinków, a teraz krótka czołóweczka, bo się rozpędziłem, jak ci ludzie, którzy tam w tych reklamach leków mówią, że przed zażyciem trzeba skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą i tak dalej. Dobra, język mi się plącze, słucho mam w buzi, także dobra, zaczynamy. Moi drodzy, sprawa jest o tyle ciekawa, że w moim życiu sprawy związane z wywoływaniem duchów zaczęły się bardzo wcześnie, wydaje mi się, że znacznie wcześniej niż w wielu innych przypadkach, ponieważ już na początku szkoły podstawowej, a było to bardzo ściśle związane z bardzo ciekawym programem, który leciał na tvn ie a którego tytuł brzmiał Niedowiary Strefa 11, prowadzonym przez. Pana Maciej'a Trojanowskiego. I ten program leciał w niedzielę zazwyczaj jakoś po 22. I przyznam Wam szczerze, że dla mnie, jako takiego dzieciaka, było naprawdę wielkim wyzwaniem, aby jakoś ten program oglądać. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że miał on czerwony kwadracik, więc był przeznaczony dla dorosłych i rodzice nie godzili się oczywiście, abym mógł to oglądać, więc musiałem jakoś kombinować. Zawsze modliłem się, żeby rodzice wcześniej zasnęli, więc jak zasnęli, no to mogłem jakoś po cichaczu sobie to oglądnąć. Po drugie, no, z racji na to, że byłem dzieciakiem, no to tak wytrwać w niedzielę do po 22, po całym weekendzie podworkowych wojarzy, to był rzeczywiście dla mnie wielki problem. Ale gdy jakoś udało się włączyć ten program i zasiąść przed telewizor, to rzeczywiście czułem się bardzo mocno podekscytowany. I pamiętam, jak spotykałem się poniedziałek z kolegami na podwórku i dywagowałem na temat tego, co tu zrobić, żeby to, co działo się w tym odcinku strefy 11, stało się również w naszym życiu. Ja wiem, że to było durne. Ale w tamtym czasie powodowało to u nas naprawdę niesamowite emocje. No i pamiętam, że w ekipie miałem kolegę, który miał starszego brata. I ten jego brat to był taki MacGyver, generalnie potrafił wszystko i wszystko miał. No i gdzieś tam e, znaleźliśmy w jego księgozbiorach bardzo ciekawą pozycję mówiącą o tym, jakie są metody na wywoływanie duchów. No i poprosiliśmy kolegę, żeby jakoś ukradł swojemu bratu tę książkę, spełnił naszą prośbę i zaczęliśmy wertować te pozycje, dochodząc do różnych metod wywoływania duchów, i konkretnie te metody, które poznawaliśmy, zaczęliśmy stosować w praktyce w tym wielkim domu, który w środowym odcinku Wam. Pokazywałem w tym opuszczonym domu, który znajdował się nieopodal naszego podwórka. No i w tej książce wyczytaliśmy też taką bardzo ciekawą rzecz, że najczęściej wywoływanym duchem w ostatnich latach był duch Adolfa Hitlera. No i my sobie pomyśleliśmy, że nie będziemy gorsi, no i też sobie wywołamy Hitlera. A co? No i tak zaczęliśmy mówić: Duchu Hitlera, Mussoliniego i innych przestępców, przybądźcie. No i serio tak robiliśmy, bo naprawdę wierzyliśmy, że to. Co było pokazywane w tym programie, czyli różne zjawiska paranormalne, będą nie tylko y, wpadały do naszego życia poprzez kineskop telewizorowy, ale będą stawały się również naszą codziennością. No i przyznam Wam szczerze, że niestety tak chyba się zaczęło dziać, ponieważ wywołując te duchy wielu z nas przez mnóstwo lat nie mogło się uporać z różnymi trudnościami, które wiązały się od różnych błachych rzeczy, jak problemy z zaśnięciem. Po jakieś ciężkie sprawy związane z psychoterapią. Mnie na szczęście żadna psychoterapia y, nie chwyciła, no ale miałem różne lęki związane z zaśnięciem. Do tego stopnia, że już jako dorosły człowiek poszedłem do mojego księdza y, wikarego z parafii i poprosiłem go o to, aby przyszedł do mojego domu rodzinnego, żeby się pomodlił, poświęcił ten dom y, i odprawił jakieś konkretne rytuały, które y, uśmierzą to, co się działo. I to, co było wynikiem tych różnych zabaw, zabaw, nie wiem czy to pasuje słowo zabaw, ale tych różnych przygód związanych z wywoływaniem duchów. Przyznam Wam szczerze, że na jakiś czas te modlitwy pomogły, ale potem znowu wszystko wróciło. I doszedłem do wniosku, że to było spowodowane tym, że ja posługę tego księdza trochę magicznie traktowałem, w sensie, że jak ksiądz przyjdzie i poświęci, to na pewno wszystko jakoś tak przejdzie. Ale doszedłem do wniosku, że nie było w tym żadnej wiary z mojej strony i następnym razem też poprosiłem księdza o to, żeby poświęcił dom i się pomodlił, ale wówczas ja modliłem się z nim również bardzo żarliwie, wierząc, że moja modlitwa zostanie wysłuchana. I możecie mi wierzyć, albo nie, ale po pewnym czasie wszystko ustąpiło. W każdym razie, Meritum tego mojego dzisiejszego gadania jest takie, żeby lepiej się w to nie bawić, że jeżeli ktoś chce poczuć dreszczyk emocji, tak jak my chcieliśmy za dzieciaka poczuć, to lepiej naprawdę zrobić wiele innych rzeczy, uprawiać sporty ekstremalne, uprawiać rzeczy, które są legalne, które w zasadzie wykonywane w sposób bezpieczny nie zagrażają życiu, niż wchodzić w jakieś zjawiska paranormalne, ponieważ z pewnością, jak nie teraz to później odciśnie to jakieś konkretne piętno na danym człowieku. Dlatego pamiętajcie, rozwaga dajcie zmarłym święty spokój. Co by nie było, Bóg jest miłosierny, pokój.